To jest stracony czas, którego już Polska nie odzyska. Ten czas, który nam ukradł Kaczyński z Dudą, jest czasem straconym. Czy to jest pierwszy poważny kryzys tego rządu? Sprawa rolników właśnie. To nie jest pierwszy poważny kryzys tego rządu, bo to nie jest tyle kryzys rządu, co kryzys po pierwsze państwa, a po drugie i tego też nie traćmy. Państwa. Tak, to jest kryzys państwa, a po drugie także kryzys ogólnoeuropejski. Wystąpienie pana ministra Sikorskiego robi furorę. Każdy Polak powinien być z tego po prostu potwornie dumny i ja nie widzę cienia przesady w powiedzeniu, że to było najlepsze wystąpienie polskiego ministra spraw zagranicznych na forum ONZ-u. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Panie marszałku, do Polski popłynie 600 miliardów złotych. O tym poinformowali wspólnie Donald Tusk, Ursula von der Leyen, no i sprawujący prezydencję w Unii w tej chwili premier Belgii. Tylko problem polega na tym, że część ekspertów już zwraca uwagę, że nawet z 56 inwestycji zaplanowanych w ramach KPO, 43 może w ogóle nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 roku, co oznacza, że te pieniądze przepadną. Teraz trzeba zrobić wszystko, by skutki, fatalne skutki rządów Dudy i Morawieckiego i Kaczyńskiego nie przyniosły tych złych skutków, o których pani przed chwilą wspomniała. To znaczy, abyśmy mogli wyjść z tego kryzysu, do którego doprowadziło gigantyczne opóźnienie z przypływem pieniędzy z KPO. Pytanie, czy się da? Pani redaktor, zapewne miejmy nadzieję, że się da. Każdy z tych przypadków jest inny i w każdym z tych przypadków my postawimy najlepszych ekspertów. Tutaj będą zaangażowane i samorządy, i rząd. I żebyśmy po prostu ten stracony przez Prawo i Sprawiedliwość czas nadrobili. Tyle tylko, że ja warto, abyśmy pamiętali, że byli politycy, w tym ja, którzy od samego początku tego kryzysu z KPO mówili, że jest to gigantyczny problem, który zostawia Polsce i zostawi Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie rozwiązując tego konfliktu. Dzisiaj dzięki wysiłkowi Donalda Tuska nam się to udało zrobić. Można powiedzieć tak, to jest stracony czas, którego już Polska nie odzyska. Ten czas, który nam ukradł Kaczyński z Dudą, jest czasem straconym i nad tym należy ubolewać i możemy się cieszyć, że choć 8 lat kradli i pieniądze, i kradli nasz cenny polski czas, to ten czas grabieży się skończył. Panie marszałku, Prawo i Sprawiedliwość przedstawia teraz fakt otrzymania tych pieniędzy z KPO jako swój sukces, tłumacząc, że to za ich czasów przygotowywano KPO, to za ich czasów trwały te wszystkie negocjacje. W związku z tym to, co się wydarzyło teraz, to jest właściwie tylko odprysk tego, co nie, ale pani, przepracował ale zdecydowanie pani wcześniej. Redaktor, pani redaktor, ja się nie zdziwię, że Jarosław Kaczyński wygrał bitwę pod Grunwaldem, ochrzcił Polskę w 1966 roku, pokonał pod Kirchholmem kogo trzeba i tak dalej, i tak dalej. No jakby, no co na to poradzimy? No mogą sobie mówić, że goły... Wstrzymał słońce, ruszył ziemię i tak dalej. No dobrze, naprawdę, a tak serio bądźmy, no ale to, ale czy, no, a serio? A pani mówi serio? A oni mówią serio? No to są ludzie, którzy zrobili w ogóle awantury z Europą o te pieniądze, zrobili swój sztandar. Cieszyli się, mówili, że te pieniądze są im. Najpierw mówili, że są bardzo potrzebne, później mówili, że są w ogóle niepotrzebne, że sobie z nim, bez nich poradzimy i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj naprawdę Jarosław Kaczyński może mówić, że autentycznie, że ochrzcił Polskę, że nie Mieszko pierwszy, tylko on. No. I jakby pogódźmy się z tym, no już znalazł płaszcz. Prezes szukał płaszcza, znalazł go, okazało się, że nie ukradli, tylko zapomniał, gdzie powiesił. No i teraz jakby ucieszony tym faktem, że jednak płaszcz się odnalazł w zakamarkach sejmowych. Teraz prezes ruszył w Polskę i opowiada, co mu ślina na język przyniesie. Jak słusznie zauważył też Donald Tusk, przy okazji obnażając swoje wiedzę, co tu dużo mówić, w dziedzinie edukacji seksualnej. I to pokazuje choćby, jak potrzebna jest edukacja seksualna w Polsce, by byli premierzy, byli wicepremierzy do spraw bezpieczeństwa, nie mieli pojęcia o tym, że aby dziecko... Że ciąża trwa 9 miesięcy i żeby dziecko się urodziło w styczniu czy lutym, to pewne czynności muszą być podjęte parę miesięcy wcześniej, czyli 9 konkretnie. Jeśli
Pan prezesie wie, co mam na myśli, napisał Donald Tusk, no i pan... co było daleko idącą naprawdę złośliwością, panie marszałku, przyzna pan. No ale Jarosław Kaczyński i jego partia była wrogiem edukacji seksualnej w szkole, więc mamy prawo oczekiwać, że zwłaszcza pozostający w stanie bezdzietnym kawalerowie nie mają właśnie o tych sprawach pojęcia. No dobrze, wracając do kwestii związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Doskonale pamiętamy, że warunkiem do wypłaty tych pieniędzy było wypełnienie kamieni milowych. Jakie pełnił rząd kamienie milowe Donalda Tuska? Odsunął Prawo i Sprawiedliwość od władzy. To nie był kamień milowy. Nie, panie redaktorze, ale tak naprawdę to jest gwarancja wypełnienia tych kamieni milowych, bo tu chodzi o to, czy Europa ma zaufanie do wypełnienia tych kamieni milowych, czy no, ich czyli nie ma. Mówiło Prawo i Sprawiedliwość, twierdząc, że to tak naprawdę chodzi o zmiany rządu, nic więcej. Nie, to Prawo i Sprawiedliwość w tym sensie, ale to i my mówiliśmy, że chodzi o zmianę rządu i my mówiliśmy bardzo wyraźnie, dopóki jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, to rząd Prawa i Sprawiedliwości deklarował, że nie ustąpi Europie w dziedzinie praworządności. W związku z tym, czemu miała zaufać Unia Europejska? No w istocie zaufała PiS-owi, bo PiS mówił, że w tej sprawie nie pójdzie na ustępstwa. No więc Unia mówiła, to nie damy wam pieniędzy. Przyszedł nowy rząd, który szedł do wyborów z tym hasłem. My zmienimy polską praworządność psutą przez PiS, tak jak chce tego Unia Europejska i tak jak chcą tego Polacy. Myśmy to obiecali w kampanii wyborczej. I Unia Europejska uwierzyła, że my tę obietnicę, mając wszystkie kłopoty, tylko... które mamy, wypełnimy. I w tym nie ma nic dwuznacznego. Ja rozumiem, że z dużym entuzjazmem zostało przyjęte wystąpienie, no tak nazwijmy umownie, roboczo, czy też prezentacja 9 projektów ustaw Adama Bodnara, bo on w ubiegłym tygodniu, tydzień temu dokładnie, rozpoczął tę swoją wizytę w Brukseli. No, wiemy, że Vera Jourova była usatysfakcjonowana tym, co usłyszała, tylko no, problem polega na tym, i to jest za każdym razem właściwie to pytanie sobie zadajemy, czy właściwie stwierdzamy fakt, że proces legislacyjny kończy się podpisem prezydenta, a doskonale wiemy, jakie podejście, szczególnie jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, ma prezydent. Adam Bodnar z niewiadomych mi powodów twierdzi, że prezydent podpisze ustawę o KRS chociażby, ale jego doradcy już mówią, nie ma na to szans, bo nie ma zgody na weryfikację sędziów na przykład. No i nie będzie tych podpisów, te ustawy nie wejdą w życie, panie marszałku. Redaktor, jeżeli ktokolwiek w tym, także potencjalny następca z obszaru Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Dudy, prawda, którego on, jak mówimy, no też chce mieć jakiś udział we wskazaniu. Chce, aby następna, już za półtora roku, kampania wyborcza w Polsce odbywała się pod hasłem takim, że następca Andrzeja Dudy będzie wypychał Polskę z Europy, a ktokolwiek inny zostanie prezydentem, to Polskę do Europy ostatecznie przywróci, to nie ukrywam, że to jest oczywiście źle dla Polski, bo to by przedłużało pewne rzeczy, ale z całą pewnością taka kampania będzie dość szybko rozstrzygnięta. Jeżeli Andrzej Duda będzie chciał wejść wraz z swoim obozem w buty tego, który w imię już nie wiadomo dokładnie czego, w imię kompletnie zbankrutowanej polityki, będzie blokował te pieniądze, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło. Ale już przecież tłumaczę tutaj... panu, panie marszałku, że doradcy pana prezydenta już mówią o wecie. Ale pani redaktor, pan prezydent mówił bardzo dużo różnych rzeczy. I pan prezydent mówi różne rzeczy. Czasem się zachowuje dobrze, czasem się zachowuje źle. Trzeba, że tak powiem, prowadzić wobec niego aktywną politykę. Trzeba prowadzić aktywną politykę. Czyli naprawdę pan wierzy w to, że jakiekolwiek ustawy przygotowane przed Bodnara pan Duda podpisze, tak? Pani redaktor, ja cieszę się z tego, że Unia Europejska uwierzyła ministrowi sprawiedliwości rządu Donalda Tuska, że w tej sprawie rząd polski zrobi wszystko, aby normy europejskie były w Polsce przestrzegane. Poprzedniemu ministrowi sprawiedliwości i poprzedniemu rządowi nie mogła uwierzyć, bo poprzedni minister sprawiedliwości nawet nie składał takich deklaracji, a składał nie dokładnie nawet odwrotne. O wypłatę pieniędzy. Dokładnie tak. Od tego, ale dokładnie dobrze. Tak, pani redaktor. I rozumiem, że Unia Europejska czeka na koniec kadencji prezydenta Dudy? Dobrze nie, rozumiem? Unia Europejska, jak pani wie, te pieniądze zostały odblokowane i te pieniądze płyną dzisiaj. I niezależnie od tego, co dzisiaj zrobi prezydent, dzisiaj konkretnie, co powie Jarosław Kaczyński, to jest sukces rządu Donalda Tuska. Ale pieniądze z Funduszu Spójności, bo pamiętajmy, to są dwie zupełnie różne rzeczy, różne. Mogą być zagrożone przez te półtora roku. Mogą być zagrożone i po to jest rząd Donalda Tuska, po to jest koalicja 15 października, by zagrożone nie były. I po to także, by opinia publiczna dokładnie wiedziała, jak wygląda stan polskich rzeczy. Ja jestem przekonany, że pan prezydent Rzeczpospolitej, skonfrontowany z wiedzą
wszystkich Polaków podejmie racjonalne decyzje, bo to będzie wiedza nie tylko pana prezydenta, nie tylko rządu, ale także każdego obywatela. Po prostu, co do tego, jak wygląda sytuacja i co może zrobić pan prezydent, czego nie może zrobić w sensie formalnym, ale także w sensie politycznym. Panie redaktor, tylko to są problemy, które są przed nami dzisiaj. Ja chciałbym, żeby każdy z nas, każdy z tych samorządów, które bardzo czekały na te pieniądze, dzisiaj mogły już odetchnąć z ulgą, bo to obiecaliśmy i to zostało dostarczone. Panie marszałku, to teraz... I ja bym nie szukał, pani redaktor, powodów do hańby czy powodów do wstydu tej koalicji rządowej, że nam partnerzy w Europie na tyle ufają, że wypłacają nam pieniądze. Bo o to chodzi w europejskiej integracji. Żeby partnerzy sobie wzajemnie ufali. A jeżeli chodzi o poziom zaufania w samej koalicji, to jest już zgoda co do formuły czasu, miejsca przeprowadzania tych reform wymiaru sprawiedliwości? Bo wiemy, że na przykład kwestia Trybunału Konstytucyjnego budziła daleko idącą niezgodę w tej koalicji, stąd sprawa się przedłużała. Czy pan już ma wiedzę dotyczącą tego, że wewnątrz koalicji jest porozumienie i jest zgoda co do tego, jak pani te sprawy redaktor, załatwić? Ja powiem pani więcej. Z tego, co mi wiadomo, ale ja jestem mało znaczącym politykiem tej koalicji rządowej, to ona w sprawach najważniejszych, kontrowersyjnych osiągnęła taką proceduralną zgodę co do tego, co się będzie dalej działo. Od spraw dotyczących aborcji zaczynając... No chyba tutaj porozumienia nie ma. Nie, nie. Porozumienie, ja powiedziałem, proceduralne, pani redaktor. Czymże jest porozumienie proceduralne? No tym, że procedujemy nad pewnymi kwestiami, bo koledzy z lewicy i koleżanki z lewicy... No ale to jeżeli procedujecie, to jeszcze nie ma porozumienia, bo porozumienie jest aktem wieńczącym negocjacje. Pani redaktor, ale nikt nie może obiecać, a zwłaszcza w PSL-u, w którym każdy ma prawo głosować jak chce w sprawach światopoglądowych, Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma takiego mandatu, by mówić komukolwiek z lewicy bądź z prawicy, jak zachowa się każdy poseł i każdy senator PSL-u, bo my w tej sprawie zachowujemy się różnie, bo mamy różne poglądy. No pan będzie głosował na przykład za liberalizację. Ja tak i nigdy, i pani redaktor, i nikt w PSL-u nie ma złudzeń, że ja tak będę głosował, dobrze, a ja nie mam złudzeń, tylko... że moi koledzy, część przynajmniej, ma inne zdanie. Problem polega na tym, że został wam już wytrącony argument, znaczy wam to nie, bo pan jest zwolennikiem liberalizacji, ale tym, którzy zasłaniają się pomysłem referendum. Ale ja się nie zasłaniam pomysłem referendum, bo ja przecież referendum. To powiedziałam, ale, tak. Ale nie będzie referendum, wie pan o tym, bo już wczoraj doradca prezydenta zapowiedział, że prezydent nie zgodzi się na to referendum, bo nie robi się referendum w sprawach życia. No więc jak dla mnie jest rzeczą niezwykle niepokojącą. Trzeba chyba zostawić ten argument nie, gdzieś tam z pani boku, redaktor, tak, ale właśnie, pompowany a dlaczego, przez tą drogę. Ale dlaczego mamy zostawić argument? Dlatego, że już argument, mamy zapowiedź braku tak, zgody na referendum. To ja mam pozwolić prezydenta. Na to, żeby Andrzej Duda i polscy biskupi, którzy mówią mi, że ja nie mam prawa głosować, mam prawo, zdaniem polskich biskupów i Andrzeja Dudy, ja mam prawo w Sejmie i Senacie głosować nad sprawami moralnymi, bo przecież gdzieś te sprawy się rozstrzygają. I oni chcą, żeby zdominowany w większości przez facetów Sejm i Senat, w większości przez polityków, którzy zawsze zawierają deal z Kościołem, żeby to podejmował Sejm i Senat decyzję tak, w tej sprawie, a ja chcę, żeby podjął w tej sprawie naród. Ale tutaj naród, pan prezydent nie Duda ma więcej do powiedzenia, nie niestety, ma, panie marszałku. Nie ma, pani redaktor, żadnego powodu, żebym ja w Otwocku czy w Józefowie, w którym mieszkał, nie miał prawa i moje córki, i moja żona nie mogły w referendum się wypowiedzieć w sprawie, które ich dotyczy, a mieli się w tej sprawie ale faceci ja w Sejmie i Senacie wypowiadać. Panie marszałku, tylko tak jak mówię. Bo nie skończymy, pani redaktor, dopóki nie postawimy spraw światopoglądowych pod referendum, to nie skończymy w Polsce z władzą Kościoła, bo ta władza potrzebuje czytelnego sygnału, będę symbolicznego się wspierać, od narodu. Będę kwestię liberalizacji prawa aborcyjnego ratujące życie kobiety sprawą światopoglądową to jest, jednak. Tak, dla, to jest dla prawo ludzi. Człowieka, panie ale, marszałku, żeby walczyć ja o swoje życie. Mam takie poglądy jak pani w tej sprawie. No właśnie, dlatego nie nadużywam. Nie nadużywajmy, tak o to apeluję, wobec tej sprawy sformułowania sprawa światopoglądowa, okay, prawda? Bo to nie o to chodzi. Ale to już są szczegóły. Szczegóły. Panie marszałku, ale nie ma zgody na referendum ze strony prezydenta, koniec, kropka. Ale pani redaktor, ale na wiele rzeczy nie ma zgody ze strony prezydenta. Poza tym w Polsce my możemy, przepraszam, pan prezydent, powtarzam, prezydent Rzeczpospolitej, w sprawie akurat powołania referendum, jeżeli jest taka wola Sejmu, to Sejm może zwołać w Polsce referendum. Pan prezydent może to zrobić razem z Senatem. Jak rozumiem, to jest deklaracja, która dotyczy tylko tego, że tego referendum nie będzie w tej procedurze, czyli wystąpienie prezydenta i Senatu. Ale Sejm może w Polsce, to bez zgody prezydenta może to zrobić. Ja teraz, tak mi się wydaje, prawie na pewno. Musi być zgoda prezydenta chyba z tego co wiem. Ale dobrze, to jest kwestia do weryfikacji. Panie marszałku, sprawa następna. Sprawa tego, co też dzisiaj dzieje się w Brukseli. Tam rozmowy ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. Wiemy, że Czesław Siekierski, no,
z takim bardzo mocnym stanowiskiem jedzie. Mówił nawet o czym, że będzie wnioskował, oczekiwał i żądał ograniczenia Zielonego Ładu. Liczy na zmianę stanowiska szefowej Komisji Europejskiej. Czy to jest rzeczywiście żądanie, to jest najlepszy pomysł na załatwienie tej sprawy, no tak, pana zdaniem? Bo rzeczywiście no, sytuacja nabrzmiewa, mówiąc delikatnie, jeżeli chodzi o protesty rolnicze. Pani redaktor, ja znam Czesława Siekierskiego i to znam go bardzo dobrze z czasów, kiedy byliśmy razem eurodeputowanymi. I ja mogę pani powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że w polskiej polityce jest bardzo mało osób tak dobrze zorientowanych w tym, jak działa Bruksela. Ja teraz powiem szczerze, no, trudno mi się wypowiadać tak mocno na temat kompetencji Siekierskiego jako ministra rolnictwa, bo ja się na rolnictwie nie znam. Natomiast ja wierzę, że on jest świetny, bo wiem, bo wierzę, bo wszyscy tak mówią. Natomiast to, że on jest świetny jako polityk europejski, to mogę państwu powiedzieć, bo to widziałem na własne oczy. I jeżeli Siekierski jedzie do Europy, to on akurat jako jeden bardzo z niewielu ludzi wie, jak się poruszać w dziedzinie trudnej europejskiej polityki rolnej. I jeżeli on mówi, że czegoś żądamy, to znaczy, że tak trzeba dzisiaj to stawiać. Panie marszałku, ma pan poczucie, że kwestia rolnicza właśnie, tych protestów w tym tygodniu, podobno stolica ma być absolutnie zablokowana, jeszcze do rolników mają dołączyć górnicy. Szczerze trochę się boję o swoje miasto w kontekście tego, jak wiemy, jak się kończyły bardzo często te protesty niszczeniem wielu rzeczy. Miejmy nadzieję, że z tym nie będziemy mieli do czynienia w tym tygodniu. Natomiast czy to jest pierwszy poważny kryzys tego rządu? Sprawa rolników właśnie. To nie jest pierwszy poważny kryzys tego rządu, bo to nie jest tyle kryzys rządu, co kryzys po pierwsze państwa, a po drugie i tego też nie traćmy. Państwa. Tak, to jest kryzys państwa, a po drugie także kryzys ogólnoeuropejski. Bo przecież te protesty rolników dotyczą całej Europy. Rząd Donalda Tuska nie ponosi winy za ten kryzys, choć musi, jak wiele innych, go rozwiązać. I dzisiaj to, o czym pani wspomniała, czyli inicjatywa, mocna inicjatywa pana ministra Siekierskiego, jest elementem rozwiązywania tego kryzysu. Nasz dialog z Ukrainą jest elementem rozwiązywania tego kryzysu. To są oczywiście dwie różne sprawy. Sprawa kryzysu, nazwijmy to, relacji gospodarczych z Ukrainą i sprawa Zielonego Ładu. Ale obie te kwestie nie są zawinione przez obecny rząd i w obu tych kwestiach... Jasne, jak słusznie, ale rząd musi ten problem rozwiązać. No niestety. I go musi rozwiązuje. Wypić piwo, którego nie naważyło. Zgoda, ale pieniądze z Europy przywiezione. Ten problem został rozwiązany, bo połowę naszej rozmowy temu poświęciliśmy. Obiecuję pani, bo wierzę w ministra Siekierskiego, wierzę w premiera Tuska, obiecuję pani, że te kwestie związane z polskim rolnictwem na poziomie europejskim ten rząd będzie w stanie rozwiązać. Bo nie ma najmniejszego powodu, poza tym, że rządził Polską PiS, żebyśmy mieli gorszą politykę niż mają Rumuni czy Bułgarzy w tym względzie. Wystarczy, że nie rządzi PiS, wystarczy, że nie będzie rządził PiS, a my będziemy już trochę lepsi od Rumunii i Bułgarii. Ponieważ PiS sprowadził standardy spychające nas poniżej Rumunii i Bułgarii w Unii Europejskiej. Bo oni byli w stanie, a zwłaszcza Rumunii, poradzić sobie z kryzysem na granicy ukraińskiej dużo lepiej niż rząd Prawa i Sprawiedliwości. No, u nas chyba ktoś sporo zarobił na tym kryzysie zbożowym, na tej aferze zbożowej. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego minister Kołodziejczak, mając w ręku tę listę, do tej pory nie opublikował, mimo że zapewniał, że ją opublikuje. Ja jestem bardzo zainteresowany naprawdę, kto zarobił na... To dlaczego pan minister, pana zdaniem, tego nie... Nie rozmawiał pan w tej kwestii, nie interesował się pan. Bardzo proszę, przepraszam, najmocniej nie mogę się interesować. Bo jest to przedziwne, oczywiście. Natomiast, panie marszałku, czy pan się zgadza z opinią, która mówi o tym, że te protesty są jakoś inspirowane i że tak naprawdę najwięcej zyskują na tym Rosjanie? To jest oczywiste. No, panie redaktor, nie tylko ten postulat, który tam się pojawił, to on mianowicie, żeby Władimir Putin przyjechał i zrobił porządek w Europie, to jeżeli ktoś... Ale to była pojedyncza sytuacja, no, ale pani redaktor, tylko ona jest jawnym dowodem na to, że tam doszło do wmieszania się Rosjan w tę kwestię. Jeżeli mamy do czynienia w całym... Chyba, że ten baner był we wszystkich mediach rosyjskich, na jedynkach właściwie. Dokładnie tak. Tym bardziej, że mam... Więc to była ewidentna rosyjska inspiracja. Mamy bardzo podobne metody działania w różnych krajach europejskich, podobne argumenty. Tak jak to było w kryzysie imigranckim w 15 roku, tak jak to jest teraz, co nie zmienia faktu, że kryzys, który jest w Europie, jest kryzysem rzeczywistym. Tak jak kryzys imigrancki był kryzysem rzeczywistym. Rosja wykorzystuje rzeczywiste kryzysy dla swojej korzyści. I dzisiaj mądrością polityki europejskiej, to jest to, o czym mówił minister Siekierski, jest to, by nie dawać pola do tego typu kryzysów. Przecież my zdajemy sobie sprawę i mówimy to naszym ukraińskim przyjaciołom, że dzisiaj ten kryzys jest wykorzystywany przez Rosjan przeciwko Polsce i przeciwko Ukrainie. Ale do tego, by to rozwiązać, trzeba mieć świadomość
pani redaktor, trzeba mieć świadomość, że żeby te Rosjanie nie mieli czego wykorzystywać, potrzebna jest nasza akcja. To znaczy, my musimy im ograniczać pole działania. A propos, panie marszałku, ukraińskich przyjaciół, jak pan to nazwał, mamy ultimatum ze strony pana ministra Szmyhala w sprawie protestu rolników. Szef ukraińskiego rządu, tak. A powiedziałam ministra? Tak. Premiera oczywiście. Sprawa odblokowania granicy powinna zostać rozwiązana do 28 marca. W przeciwnym razie Ukraina może zastosować środki odwetowe na przejściach granicznych. Czy to jest dobre postawienie sprawy przed takimi rozmowami, przed takim spotkaniem? Po co to zaostrzać? To jest przede wszystkim... Rozumie pan taką politykę rządu ukraińskiego? Ja mogę to rozumieć tylko w kontekście jakichś wewnętrznych rozgrywek w Ukrainie. I to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli część ukraińskich polityków, którzy dzisiaj chcą rozbudzać wrogość... Przecież te inicjatywy Zełenskiego też były bardzo dziwne. Rozbudzać wrogość wobec Polski dzisiaj, to moim zdaniem powinniśmy także mieć odwagę mówić ukraińskiej opinii publicznej o tym, co dzieje się naprawdę, i taki czas być może nadchodzi, w którym to my będziemy musieli poinformować ukraińską opinię publiczną, co się tak naprawdę dzieje, bo nie ma najmniejszego powodu, by naród polski, który od samego początku jednoznacznie opowiedział się po stronie Ukrainy w tej wojnie, ponosi ryzyko i ponosi koszty związane z pomocą dla Ukrainy, dzisiaj przez ukraińskich hochsztaplerów nasz naród i nasze państwo było oskarżane i wskazywane palcem jako źródło kłopotów Ukrainy. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że źródłem kłopotów Ukrainy poza agresją rosyjską jest korupcja i zepsucie ukraińskiej sceny politycznej. I dzisiaj ja zadaję sobie pytanie, jakim prawem ukraińscy politycy, którzy jeszcze parę miesięcy temu nie chcieli się spotykać z politykami obecnego rządu, bo pan prezydent Zełenski zwoływał naradę we własnym wagonie, jak jechał tutaj do Polski, bo tak bardzo chcieli się podlizywać PiS-owi, że zakazał pan prezydent Zełenski spotykania się z politykami opozycji. I dzisiaj tych samych ludzi prosi nagle w trybie ultimatywnym o spotkaniu na granicy. To tak nie rozmawiają ze sobą przyjaciele i tak się przyjaciele nie zachowują. Panie marszałku, chciałam nawiązać jeszcze do wystąpienia Radosława Sikorskiego na forum ONZ-u. Do tego nawiążemy, ale drodzy państwo, w związku z tym, że dzisiaj, tak jak mówiłam, przesłuchanie pana Wawrzyka i pana Edgara K. przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej, to mamy tutaj bardzo ciekawą informację. Panie marszałku, Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Działania służb związane są właśnie z aferą wizową. Kolejny wątek do całej tej rozmowy. Pan Wawrzyk podobno ma zeznawać, ale z drugiej strony jego pełnomocnik mówi, że pewnie nie będzie mógł zdradzić wszystkiego, ponieważ toczy się w tej sprawie śledztwo prokuratorskie. I teraz zastanawiam się, czy znowu nie będzie czegoś na zasadzie wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem już w oświadczeniu. Taki Soboń 2.0. Ja myślę, pani redaktor, że w aferze wizowej jest jeszcze przed nami bardzo wiele wątków. I te wątki się powoli odkrywają. Ja myślę, że to była dużo tak naprawdę poważniejsza sprawa, niż nawet przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości mogą przypuszczać, ponieważ coraz więcej wskazuje na to, że tam bardzo od wątków obyczajowych po wątki stricte kryminalne tyle rzeczy działo się na szkodę państwa polskiego, że powstaje naprawdę pytanie, w którym momencie Jarosław Kaczyński dowiedział się o tej sprawie i w którym momencie Jarosław Kaczyński powziął wiedzę, bo był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Ja myślę, że to jest jedno z kluczowych pytań. Kiedy Jarosław Kaczyński powziął wiedzę na temat także pewnych zachowań, pewnych uczestników tej afery, także zachowań, które musiały budzić zainteresowanie służb specjalnych z samej swej natury i tak dalej, i tak dalej. To są kluczowe pytania, które w tych kwestii będziemy musieli poznać, bo wtedy też zobaczymy, czy ujrzymy, na podstawie jakich kryteriów pan Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński podejmowali ważne decyzje dla państwa polskiego. Ja tylko przypomnę, że CBA weszło do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i przypomnę też, że Michał Szczerba, czyli przewodniczący Komisji do Spraw Afery Wizowej, mówił, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu, czyli ta instytucja, do której weszło CBA, to było dziecko Mateusza Morawieckiego. I jednocześnie instytucja zamieszana w proceder nielegalnego pozyskiwania wiz. Czy pana zdaniem pan Mateusz Morawiecki był w sprawę wiz zaangażowany bardziej niż nam się wszystkim wydaje? Pani redaktor, pan premier Morawiecki był premierem rządu, którego urzędnicy, o czym już wiemy, wzięli udział w tej gigantycznej
aferze. Aferze, która, pani redaktor, dotyczy nie tylko Polski, dotyczy Unii Europejskiej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I proszę mi wierzyć, że to są poważne sprawy. Bo jeżeli Amerykanie uznali, że ta sprawa godzi w ich interesy, to także Mateusz Morawiecki musiał o tym być jakoś poinformowany. I ja powtórzę jeszcze raz. Dla mnie, pani redaktor, pytanie na temat odpowiedzialności Mateusza Morawieckiego jest pytaniem, które na samym wstępie należy skierować do niego poprzez zapytanie go, kiedy się o tym dowiedział, kiedy doszły do niego niepokojące fakty. A później będziemy mogli weryfikować. Radosław Sikorski i jego wystąpienie na forum ONZ. Wielu mówi, że takiego wystąpienia szefa dyplomacji polskiej na tym forum nie było od kilkudziesięciu lat. Nie wiem, czy to jest lekka przesada. Nie, czy to nie rzeczywiście jest przesada. Pan uważa, że to było coś, co nie, przejdzie na forum, do historii, jeżeli chodzi na, o postawienie pani, sprawy? Pani redaktor, ja powiem pani szczerze, że ja uważam, odpowiadał, że... Odpowiadał, tylko uzupełnię, jeżeli ktoś z państwa nie słyszał tego przemówienia, ambasadorowi przy ONZ-cie rosyjskiemu, który... No właściwie jego wystąpienie jest chyba tylko to było taką kupą wierutnych kłamstw, no, którą pan Sikorski demaskował. Dla wizerunku Polski i naszej roli w świecie, w tym wymiarze medialnym, ale on jest dzisiaj bardzo ważny, w tym wymiarze politycznym, wystąpienie pana ministra Sikorskiego robi furorę. Ono po prostu robi furorę i to zarówno w anglojęzycznym, jak i w rosyjskojęzycznej przestrzeni medialnej. I mogę powiedzieć, że to każdy Polak powinien być z tego po prostu potwornie dumny. I ja nie widzę cienia przesady w powiedzeniu, że to było najlepsze wystąpienie polskiego ministra spraw zagranicznych na forum ONZ-u. Ponieważ, szczerze mówiąc, to było wystąpienie, w którym poznaliśmy najlepsze cechy Radosława Sikorskiego i poznaliśmy także to, jak poprzez niego pokazuje się Polska. No chcielibyśmy, żeby tak Polska wyglądała, jak zachowywał się Radosław Sikorski w ONZ-cie. Nawet jego polityczny... Jak to mawia młodzież, jeńców nie brał ze sobą. Jeńców nie brał, bo taka jest Polska. Rozumie pani, to jest właśnie strasznie fajne, że my pokazujemy też bardzo wyraźnie, że można być fajnym polskim patriotą, że polski patriotyzm to nie jest obciach, ale to jest nowoczesność, to jest umiejętność po zachowywania się na światowych salonach tak, jak to robi wielki polski patriota Radek Sikorski, bo go znam i wiem, że ten facet jest crazy, jeśli chodzi o swój własny kraj, tak jak naprawdę wielu z nas. I to poczucie dumy, które miałem dzięki jego wystąpieniu, powiem szczerze, to są chwile, dla których warto żyć. I to jest, ja o tym wielokrotnie mówiłem, tak pani redaktor, patetycznie zabrzmiało. Wielokrotnie o tym mówiłem, że nie ma drugiego polskiego polityka, którego CNN podpisywał w czasach, kiedy on był literalnie nikim, bo to był ani posłem, ani... Jego podpisywali po prostu statesman w CNN-ie, czyli mąż stanu. I proszę mi wierzyć, że no niewielu ludzi na świecie ma taką pozycję, a panie Polaków to już naprawdę bardzo niewiele. Pytanie kluczowe, czy ta pozycja Radosława Sikorskiego przełoży się na politykę amerykańską względem Ukrainy? Bo wiemy, że te misje Radosław Sikorski w tej chwili prowadzi. Wiemy, że spotkać ma się także z Antonym Blinkenem, że ma się spotkać z Jake'em Sullivanem, rozmawiać na temat wsparcia dla Ukrainy. Wiemy, że oczywiście administracji Joe Bidena specjalnie przekonywać do wsparcia nie trzeba. Ale przekonywać republikanów. No właśnie. I pani redaktor, Radosław Sikorski, weteran Afganistanu. Pamiętajmy o tym. Człowiek, który ma bardzo mocne papiery jako antykomunista i jako, bym powiedział, taki człowiek odwołujący się do spuścizny bez żadnego wstydu, do spuścizny Ronalda Reagana i Margaret Thatcher w polityce międzynarodowej, bo Radek Sikorski nie wstydzi się tej spuścizny, a ona dzisiaj w Partii Republikańskiej wydaje się być jakoś tam odłożona na bok, a przecież Reagan jest dla tej współczesnej także Partii Republikańskiej kluczowy. No chyba był niestety właśnie, panie marszałku, powinien to się być. Wszystko rozbija. Ale panie redaktor, jeżeli jest jakiś polityk z naszej części Europy, albo z Europy w ogóle, który dzisiaj może mówić do republikanów i prosić ich po prostu i apelować o zmianę stanowiska i o przyspieszenie, to jest to tylko Radek Sikorski. Bo tylko on potrafi z tymi ludźmi znaleźć wspólny język i być wobec nich wiarygodny i przekonywujący. I ja głęboko wierzę, że ta wizyta przyczyni się do przełomu w sprawie pomocy ukraińskiej. I w tym kontekście już ostatnie pytanie, panie marszałku. Jak bardzo zaniepokoiły pana słowa Donalda Tuska, który powiedział o tym, że sytuacja jest obecnie krytyczna? Ale odnosił się także do nas, do Polski.
No oczywiście, pani redaktor, ponieważ wojna toczy się... Nie padały wcześniej z jego ust takie słowa. Wojna toczy się kilkaset kilometrów od polskich granic. Od 2 lat. Od 2 lat, ale sytuacja na froncie się pogarsza, a nie polepsza. Rosjanie są w coraz większym, to idzie powoli, ale w znaczący sposób, w coraz większym, że tak powiem, ciągu na atak. Ukraina ma głód nabojów. Ma amunicji w ogóle, ogólnie, tak. Przepraszam, amunicji. Ale no to między innymi. Ma problem z pieniędzmi ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Ukraińcy dostaną pomoc za późno, to Polska także może być w krytycznej sytuacji. Pani redaktor, jeżeli załamie się ukraiński front, jeżeli dojdzie do jakichś dramatycznych wydarzeń, także w planie uchodźców, w planie tego wszystkiego, co już raz przeżywaliśmy, teraz moglibyśmy to przeżyć w skali kilkakrotnie większej. Oczywiście nam to nie grozi dziś, jutro. Proszę tego tak nie czytać. Ale premier ma absolutne podstawy, by mówić nam wszystkim, że sytuacja jest poważna. Bo jest poważna. I my nie mamy prawa oczekiwać, że to jest film, który wyłączymy i on się przestanie dziać i wrócimy do innej rzeczywistości. My nie oglądamy w ekranach naszych telewizorów i tabletów. Nie oglądamy filmu o wojnie. To jest wojna, która się dzieje naprawdę i ona może przyjść do nas. Miarą odpowiedzialności polskich polityków, podstawową odpowiedzialnością polskiego polityka dzisiaj jest to, by wojna nie przeszła do Polski. Bo za błędy polskich polityków nasz naród w ciągu ostatnich 100 lat płacił krwią. I Polska nie ma przestrzeni na błąd w polityce międzynarodowej dzisiaj. Po prostu nie mamy przestrzeni na błąd, bo nas jest już i tak za mało jako Polaków, żebyśmy jeszcze musieli ginąć na wojnie. I dzisiaj Polska musi być w rękach odpowiedzialnych, takich jak ten premier, którego mamy, ten minister spraw zagranicznych, którego mamy i ten minister obrony, którego mamy. Bo dzisiaj Polska jest naprawdę w trudnym położeniu geopolitycznym. I zarówno nasze sojusze są dla nas bardzo ważne, ale nasza wewnętrzna siła jest tym, co tak na końcu, to tylko to zapewni nam bezpieczeństwo. Bo Ukraina dzisiaj by nie istniała, gdyby Ukraińcy nie byli zdolni do swojej własnej obrony. Pomaga Zachód tylko tym, którzy pomagają samym sobie i to niestety dotyczy także nas Polaków. Ale po to, byśmy nie musieli się sprawdzać na froncie, dzisiaj musimy prowadzić mądrą politykę. Ale pamiętajmy też o tym, przy wszystkich gorzkich słowach, które ja dzisiaj powiedziałem o ukraińskich politykach, bo trzeba im gorzkie słowa mówić, to dzisiaj Ukraińcy, dziś o tej sekundzie, w której do państwa mówię, oni umierają na froncie po to, byśmy my byli bezpieczni. I o tym też nie możemy zapominać. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Myślę, że komentarz zbędny do tych słów. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za to spotkanie. A u państwa już za chwilę pan mecenas Michał Wawrykiewicz. Zapraszam na to spotkanie.